Dobra, moi drodzy, zaczynamy w takim razie ten tekst równoległy dobra, pierwszą warstwę mamy za sobą, bierzemy się za drugą warstwę, tak? Czyli będzie 12, 3 do 16, a potem 14, 1 do 15, 13 i to będzie to, co właściwie, no tu jest chyba, tak, to jest to, co będzie przed nami i tyle, z wyjątkiem centrum, tak? Czyli te dwa fragmenty, te dwa mamy za sobą, te dwa fragmenty teraz będziemy się nimi zajmować. Pierwszy jest taki bardziej ogólny i kierunkowy, drugi bierze na tapetę już bardzo konkretne problemy, które są w tej społeczności w Rzymie, no i usiłuje jakoś zaadoptować te wszystkie zasady, prawdy, które Paweł przedstawia odbiorcom do tych konkretnych sytuacji, w których konfliktów, które po prostu tam wystąpiły. Ale ponieważ jest duża rozbieżność objętościowa, tu jest paręnaście wersetów, a tu jest półtora rozdziału, to mówiąc krótko, najpierw się zajmiemy tym fragmentem, a potem będziemy pracować nad tym. Nie będziemy ich wyświetlać obok, no bo nie ma takiej fizycznej możliwości. Więc fragment B1, 3 do 16 wersety, idziemy z tym koksem. Dobrze. Tekst sobie przypomnimy, ale teraz już widzicie, jaką mam jakby wizję jego budowy, tak? Budowę za chwileczkę skomentujemy. Czytam. Powiadam wam bowiem przez daną mi łaskę każdemu spośród was, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem. Każdy wedle tego, jak Bóg udzielił miary wiary. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jednym ciałem jesteśmy w Chrystusie, a z osobna jesteśmy jedni drugich członkami. Mając zaś dary według łaski, której nam udzielono, różne. Czy to prorokowanie stosownie do wiary, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu, jeśli kto naucza, to w nauczaniu, jeśli kto napomina, to w napominaniu, jeśli kto obdarowuje, to w szczerości, kto jest przełożony w gorliwości, litujący się w radości, miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugim tkliwi, szacunkiem jedni drugich wyprzedzający. W gorliwości bez lenistwa, duchem płomienni, Panu służący. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Świętych w potrzebach wspierający, w gościnności prześcigający się. Błogosławcie prześladujących was, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. To samo do siebie nawzajem mając zrozumienie czy usposobienie. Nie wyniośle myśląc, ale pokornymi myślami bądźcie związani. Powiedziałbym, że ten cały fragment to takie dość rozbudowane wezwanie. Popatrzmy, jaki jest porządek jakby myśli w tym całym fragmencie. Zrobię to tak, że będę podsumowywał od razu to, co łączy elementy, które tutaj pokazałem wskazałem tymi samymi literami, tak? Warstwa pierwsza to nie dla wyniosłości, tak dla pokory i umiaru w mniemaniu o sobie samym. No i można powiedzieć, że w ogóle nas to nie dziwi, biorąc pod uwagę kontekst i dotychczasowe spory, o jakich wiemy wśród wierzących. Druga warstwa to podkreślenie jedności wierzących. Obraz ciała w wierze. Wszyscy mają miejsce przy Chrystusie i są dani sobie wzajemnie jako pomoc. Warstwa trzecia to wyraz i praktyka jedności. Usługiwanie stosownie do daru oraz według zasady
fundamentalnej miłość i dobro. Szacunek tam jeszcze można by dorzucić, tak? W środku mamy wezwanie do służby Panu. Przede wszystkim i przez to wszystko, co wcześniej Paweł tam wymienił. Oraz kluczowe jakości i postawy skierowane, moim zdaniem, przynajmniej jak ja to rozumiem, właśnie ku Bogu, ku Panu. Lub pewne podkreślenie pewnego czerpania z Niego i odniesienia się do Niego w przeciwieństwie. I to dobrze widać moim zdaniem, bo zobaczcie, tutaj są bardzo krótko, tak, gorliwość, płomienność duchem, nadzieja, cierpliwość, modlitwa, ale tutaj szacunkiem jedni drugich, świętych w potrzebach wspierających. Te części okalające mają wyraźne sformułowania, które mówią o relacji do drugiego kogoś. I tutaj, i tutaj. Te, mam wrażenie, że bardziej skupiają się na kierunku ku Panu i w tym momencie to wszystko może być wyrazem tego, że życie jest służbą. Dobrze. Czyli tak. Jeśli chodzi o drobny komentarz do tych poszczególnych kroków. Czyli widzimy, że pierwszy już skomentowałem, to teraz BB1. Czyli Paweł widzi tak, wszyscy wierzący to ciało, jedno ciało, czyli jakby sugeruje jakby zasadniczą jedność, ale fundamentalną różnorodność funkcji i ról. Wszelka różnorodność działa na korzyść całości i wszystkich pozostałych członków ciała. Takie ukierunkowanie powinno skutkować patrzeniem na innego wierzącego, innych wierzących, jako na moje, nasze dopełnienie. Dopełnienie konieczne, gdyż nikt z nas w ramach tego ciała nie jest samowystarczalny. I wydaje się, że po prostu potrzebujemy jakoś docenić to, że Bóg także zaplanował, że społeczność wierzących ma być dla świata porażającym komunikatem o miłości Boga i o Chrystusie właśnie przez to, że razem potrafimy zafunkcjonować według innego kryterium niż dzieje się to na zewnątrz. Pojawiają się oczywiście tutaj pytania, tak? Czy ja akceptuję taki plan, tak? Czy jakie ja stawiam granice ciał? Czy uświadamiam sobie, że ktoś inny w społeczności, w ciele jest kimś rzeczywiście też dla mnie? Czy ja jestem dla tego kogoś? Czy dostrzegam wielość darów, czy też po prostu mam filtr na oczach i funkcjonuje wokół jednego, dwóch, trzech, a cała reszta jest jakoś w ogóle niedostrzegana. Więc w ogóle kwestia dostrzegania tego, że różnorodność jest w planie Bożym, jest czymś celowym, myślę, że to jest coś ważnego, co mogłoby nadać Kościołowi bardzo, bardzo piękny rys. Natomiast nie wiem, czy rzeczywiście się to na naszych oczach ziszcza na dzień dzisiejszy. Krok trzeci to jest tak, Bóg wyposaża wierzących, aby wzajemnie byli sobie pomocą, wsparciem. Tak? Czy przypadkiem Paweł skupia się na darach o wymiarze społecznym? No wiadomo, że nie, bo właśnie tłuką się jedni z drugimi, na ile wlezie. Więc kontekst nam podpowiada, że to pewnie nieprzypadkowo. Po drugie, jak czytałem to można było odnieść wrażenie, że kiedy przedstawia te dary, że to takie masło maślane. To w tym. Potem troszeczkę mu się delikatnie zminęło, ale to brzmiało tak jakoś bardzo tak właśnie masło maślane. Ale być może to był jego zabieg w tym kierunku, aby podkreślić, że Bóg daje obficie i różnorodnie, więc niech każdy robi swoje. Tak? Ty masz coś i rób to, ale daj innemu robić tamto. Tak? Nie próbujmy zawłaszczać
innych, nie próbujmy się pchać w nie w swoje buty. Jakoś jak próbowałem, jakoś sobie, nie wiem, jakąś taką, jakbym określić, jakbym chciał rozpoznać po prostu swój własny kierunek, to na podstawie jakichś tam swoich obserwacji i doświadczeń, no, wpadłem na coś takiego. Jeśli czujesz się w czymś dobrze, przychodzi ci to w miarę spontanicznie i możesz to robić pomimo zmęczenia i wracać do tego pomimo potknięć, to rób to i rozwijaj. Inne rzeczy pozostaw innym, ty rób swoje, a w innych obszarach ciesz się dziełami innych wierzących i bądź dla nich zachętą do podążania za ich prowadzeniem, tak? Za ich, jak oni czują głos Boga. Oczywiście tutaj musimy być uważni, bo głosy ciała też przychodzą bardzo spontanicznie. Tego ciała, o którym mówi Paweł. Więc z tą spontanicznością trzeba uważać, bo niektórzy mogą wziąć je za dar, a to na pewno nie o tym mówię. Dobra. Krok czwarty. Paweł łączy, co ciekawe, w tym kroku czwartym, w tym właśnie, o którym mówiłem, że są jakby bardziej ukierunkowane na Boga, jednak w takiej tonacji słodko-kwaśnej. Łączy je z jakimiś ciężarami życia. Jest ucisk, są braki, modlitwa. W takim życiu, jakiego doświadczamy, choć jest miejsce na radość i zachwyt, to jednak potrzebujemy wytrwałości i cierpliwości. Widzimy samodyscyplinę, zapał, podsycany tym, co płynie ze sfery ducha, co płynie z rozpoznania Boga i Jego woli. Widzimy nadzieję i radość z niej płynącą. Widzimy cierpliwość i wytrwałość. Ten czas to również czas rozlicznych braków i starć z wizjami świata, które sprzeciwiają się Bogu i Jego prawdzie. I czasem te wizje są na zewnątrz nas, a czasami przez ciało odzywają się w nas. Akcent to po prostu wezwanie, które jest ukierunkowane jako nieustający proces. Tak? To jest tam imię słów, Panu służący. Czyli jakby w tym wszystkim idziemy służyć Panu i to jest nasz podstawowy kierunek. Jeśli mieliśmy w wersecie 12.1.2, czyli tym zupełnie pierwszym z tego naszego całego tekstu w poprzednich przed przerwą, wezwanie do składania żywej i świętej ofiary, to teraz pojawia się idea permanentnej służby Panu. Służby, która spełnia się w obszarze społeczności wierzących przez praktykowanie swoich darów, przyjęcie i okazywanie określonych postaw, wybieranie drogi miłości i porzucenia zła i nienawiści. A dlaczego mówisz cały czas o społeczności wierzących, a nie o społeczności ogólnej ludzkości? Mówiłem to na samym początku wykładu, ponieważ te części są skierowane do społeczności wielu osób wierzących. Ten cały fragment, tutaj macie go jakoś bardziej rozdrobniony, ale chciałem, żebyście zwrócili uwagę. Pomiędzy tym, co jest na jego krawędziach, a centrum jest pewne napięcie. Tak? Jak pamiętacie, pierwsza warstwa to jest to koniec z wywyższaniem się, z wyniosłością. Tak? Więcej pokory proszę. A w środku jest Panu służący. Wydaje się, że w ten sposób, chociaż cała większość jest bardzo pozytywnym wezwaniem, z grubsza rzecz biorąc, Pawła do odbiorców, to jednak przez ten związek ramy z akcentem Paweł wraca do krytyki, którą podejmuje u tych odbiorców, tak? Mówiąc krótko, nie tylko im mówi dość z wyniosłością, nie tylko służcie Panu, ale prawdopodobnie może też mówi przestańcie udawać, że służycie Panu, tak? Bo jak długo trwicie w tych pozycjach, w których jesteście ze sporami, i te spory jeszcze zostaną opisane dalej, to mówiąc krótko, Panu przez to nie służycie. Zmiana kierunku, nie? Z siebie, wywyższania siebie, dokładnie. Dokładnie, tak. Więc jak długo utrzymujecie spór i wynosicie się jedni na drugich, tak długo chcecie służyć sobie, swojemu ciału, a nie Panu. I jeszcze jedna uwaga a propos takich dwóch momentów dość dziwnych, skoro już wiemy, że ten fragment jest do wierzących, tak? Zwróćcie uwagę na wersety wskazane strzałkami. Wszystko byłoby pięknie, gdyby właśnie nie był to fragment skierowany do osób wierzących, do społeczności.
Wskazane słowa Pawła to kolejny przykład reakcji na aktualny stan wzajemnych postaw chrześcijan. Tutaj Paweł tego jeszcze nie rozwija i nie nazywa, co się tam między nimi dzieje, ale w tym fragmencie, do którego dojdziemy, już będzie mówił wprost, jakie są postawy między nimi. Tak. Paweł pokazuje odbiorcom listu, że gdy mają, dają miejsce ciału, to i pomiędzy nimi dochodzi do bardzo ostrych zderzeń, emocji i patologicznych postaw i zachowań. Tak? Zwróćcie uwagę, że no, miłość to jest jedna rzecz, ale w środku pojawia się brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego, tak? A na dole błogosławcie prześladujących was, błogosławcie, a nie przeklinajcie. A? Synchronizacja wydaje się być taka dość wyraźna. Antytetyczna. I... Proszę? Antytetyczna taka. Tak, ale wygląda na to, że w jednym i w drugim pokazane są, że między nimi dzieją się rzeczy no po prostu gorszące, złe, po prostu złe. I trzeba powiedzieć, że no, to nie są już zwykłe spory momentami, tak? To, co się w niektórych sytuacjach między nimi dzieje, to nie są zwykłe spory. To po prostu jeden wierzący uprawia nagonkę na drugiego i ten drugi po prostu walczy o przetrwanie. Dobrze. I nie pozostaje dłużny. Niektórzy z nich nie pozostają dłużni. Tak. To jest ważne, Czyli wezwanie Pawła jest takie. Nie prześladujcie się w ramach społeczności wierzących. Nie udawajcie miłości. Nie odpowiadajcie przekleństwem na przekleństwa, złem na zło. Nie mamy żadnego interesu w udawaniu wzajemnej miłości. Nie mamy również żadnego interesu poza nakarmieniem własnego ego, gdy odpowiadamy złem na zło. Oddajemy po prostu w ten sposób stery ciału. I to ma swoje skutki w nas i w innych. Czyli kończąc, Paweł daje nam jak na tacy, co jest wystarczającym wspólnym mianownikiem braterstwa. Wiara. Zaufanie w dar Boga w Chrystusie i poddanie się Chrystusowi jako Panu. Czy nam się to podoba, czy nie, reszta ma wartość w jakimś sensie względną. To będzie jeszcze bardziej rozjaśniane w kolejnych fragmentach. Oczywiście wartość względna jakiejś tam rzeczy, którą jakby w którą jakby jest naszą praktyką, czy w życiu z Bogiem, wartość względna nie jest tym samym po prostu co powiedzieć, że po prostu to, ta dana rzecz jest zupełnie bez wartości, tak? Bez znaczenia. Jednak w tym ujęciu najogólniejszym, a takie Pawła tutaj interesuje, pokazuje, że zaufanie Bogu w Chrystusie i poddanie się Chrystusowi to jest to, co wystarczy, by schronić się w Bożym przebaczeniu i pojednaniu. Tak? Jeśli ci, którzy doświadczyli wielkiego wybawienia i łaski od Boga, nie mogą być przykładem łaski i miłości, no to pojawia się pytanie, no to któż by mógł, tak? Na całe szczęście Paweł jakby nie stracił jeszcze nadziei wobec odbiorców, wręcz przeciwnie. I za chwileczkę to zobaczymy, że cały czas będzie chciał ich budować. Dobrze, fragment równoległy do tego, który żeśmy teraz wyświetlili, to jest 1,5 rozdziału. To jest dużo. Okazuje się, że ten cały blok też się jakoś tam dzieli i ma swoją własną budowę. W związku z tym te budowy, te fragmenty są dość obszerne, więc po prostu zrobimy tak ładnie, tak jak żeśmy zrobili poprzednio. Zajmiemy się pierwszym, drugim, na końcu tym i potem podsumujemy to, do czego żeśmy ogólnie doszli. Teraz już może zaznaczę wam, że w tym fragmencie B2, czyli 14.1 do 15.13, tak? W elementach skrajnych A i A1 mamy tematy przede wszystkim podkreślające jedność wspólnoty wszystkich wierzących, którzy zaufali Wybawicielowi, tak? Jedność. Natomiast w akcencie mamy apel. Mamy apel po pierwsze o pozostanie wiernym prawu miłości i dobra ze względu na bliźniego jako fundament społeczności wierzących
i jako fundament służby na rzecz Królestwa Bożego oraz, to jest takie dwuczęściowe wezwanie, apel o porzucenie tych postaw względem słabszych w wierze, które są prawu Królestwa Bożego przeciwne. Tak? Czyli służba Panu, która była akcentem we fragmencie 12:3-16, zostaje uzupełniona o służbę Królestwu Bożemu we fragmencie tym, a pojawia się w części najbardziej akcentowanej. Czyli wchodzimy do 14:1-13. No to czytamy. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynem jada. Jedzący, nie jedzącego niech nie lekceważy, a kto nie je, tego, który je, niech nie osądza. Bóg bowiem go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Wobec własnego Pana trwa mocno lub pada. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś sądzi jednakowo każdy dzień. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, przede mną ugnie się wszelkie kolano. I wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto już jedni drugich nie osądzajmy. Ale raczej baczcie, aby nie dawać powodu do upadku bratu lub zgorszenia. Zobaczcie. Fajna atmosfera, co nie? Mówię o atmosferze tutaj. No, ewidentnie fragment nas głębiej wprowadza w to, co się działo między chrześcijanami w Rzymie. Skupimy się na tym, jaki jest ten problem oraz jak Paweł chce go mu zaradzić. Zaznaczyłem już budowę, więc macie ogólną wizję tego całego bloku przed sobą. I łatwo możemy zauważyć, że w tych skrajnych częściach, no tutaj są nagromadzone te elementy właśnie tych toksycznych postaw, tak? Osądzanie, pogarda, ale też temat tego, że Pan jest tym, nad kim, kto włada nad każdym swoim sługą, do kogo należy jakby władza i rozliczenie swojego własnego sługi. Dobrze. Kiedy mamy tutaj słowo sługa, tu, to jest takie słówko greckie oiketes, które może znaczyć i sługę domowego, i po prostu domownika. W związku z tym tutaj może być i nawiązanie jakby do porządku pan-sługa, ale też może być kwestia właśnie domownika, czyli taka bardziej podkreślająca bliskość tej relacji. Intymność. Na tym tle środkowy fragment wyraźnie zmienia punkt spojrzenia na sytuację. Skupia się na podstawowym ukierunkowaniu życia wierzących. Tak? Tutaj już nie ma nic o sądzie i tak dalej. I sposób życia, ich sposób życia jest odniesiony do ich Pana i przez to jest dla Pana. Całe życie oddane jest Bogu.
podkreśla ten fragment centralny również to, że związek z Panem i należenie do Pana we wszelkim wysiłku i poświęceniu. Podobnie zresztą jak dzieło samego Chrystusa dla człowieka. Czyli pojawiają się motywy życia i śmierci, a potem na końcu widzimy, że tak i Chrystus umarł i ożył, tak? Czyli i Chrystus coś musiał zrobić, z czegoś się wyrzec, z czegoś jakby podjąć, aby zyskać człowieka. I gdzieś tutaj mamy tą ideę, że ci wierzący, którzy właśnie są tak ukierunkowani na swojego Pana i przez to jak żyją, i przez to jak umierają, chcą sięgnąć Go. Dobrze. Paweł pokazuje, że chrześcijanin to ktoś, kto nie skupia się na sobie, jego egoistyczne ja nie jest w centrum, ale skupia się na Bogu, na swoim Panu. Doznanie wyzwolenia nie ma na celu pozostawić nas samym sobie. To zaproszenie do pozostania w bliskości z Synem Bożym. To zaproszenie do życia, które dojrzewa i rozkwita przez trwanie w tej relacji. A ta relacja, o ile ma być tęsknym wyczekiwaniem na spotkanie z Panem, musi być czymś osobistym i szczególnym, a nie czymś formalnym, nie procedurą prawa. Dlaczego o tym mówię? Bo ci tutaj, u góry i na dole, oskarżają się o pewne sposoby funkcjonowania w pobożności, tak? A Paweł mówi, patrzcie na to raczej. Na to, co jest wewnętrznym motorem tego wierzącego. Mamy więc już jakiś obraz sytuacji, ścieżki, jaką poddaje nam Paweł. Oczekuje on od odbiorców szczególnej wrażliwości na indywidualne cechy poddania Bogu i szukania Go, tak? Więc mamy tą tendencję, no rzadko przychodzi na nabożeństwa. No i taka jego wiara tam jest. To może być prawda, ale to nie musi być prawda. To może być prawda, ale to nie musi być prawda. Możemy wyszczególnić cały szereg różnych dziwnych rzeczy, które po prostu wrzucamy je łatwo, po prostu wyciągamy z szufladki. To jest po prostu test na to, czy ktoś ufa Bogu, czy nie. Ale Paweł mówi, no nie tak łatwo. Nie tak łatwo. Dobrze. Na tym slajdzie wyróżniłem wersety, które ukazują stan relacji wśród wierzących w Rzymie. Tak? Więc widzimy rozdźwięk i napięcie. Słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę poglądów. Ale jeden wierzy, jedzący niejedzącego niech nie lekceważy. A kto nie je, tego który je, niech nie osądza. Jeden robi różnicę między... Potem, czemu zaś osądzasz swojego brata, albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem, tak? Nie osądzajmy. Więc wygląda na to, że te dwie grupy, które tutaj się po prostu spinają ze sobą, no mają poczucie mocy, że moc jest z nimi i nie wahają się tej mocy użyć, przeciwko akurat, tak się złożyło. Oczywiście zwrot przyjęcia słabszego implikuje istnienie silniejszego, tak? Silniejszego w wierze. Potem zaraz będziemy czytać właśnie o słabych i mocnych. Niestety Paweł nie używa tych określeń w tym fragmencie przynajmniej w sposób, jaki my ich typowo używamy. W tym elemencie używa ich raczej przewrotnie i zaraz to postaram się wytłumaczyć. W związku z poprzednią linią podziału w społeczności w Rzymie, czyli na tle etnicznym i o przywództwo, no rodzi się pytanie, czy ta linia podziału tutaj to jest ta sama linia, tak? Czy to znowu się ścierają ze sobą pogano-chrześcijanie i judeo-chrześcijanie. Moim zdaniem niekoniecznie. Niekoniecznie, bo o ile wiem, że Żydzi mieli swój kalendarz, mieli swoje tradycje, dni postu i tak dalej, to trzeba powiedzieć, że wśród pogan też istniały kalendarze, też istniały jakby no, jakieś ramy czasowe, które po prostu porządkowały ich życie religijne.
Natomiast jakimś sygnałem o tym, że to może nie być linia podziału właśnie judeo-chrześcijanie, pogano-chrześcijanie, jest to, że pojawia się tutaj również wskazanie o tym, żeby nie jeść w ogóle mięsa. No, takiego obostrzenia prawo nie zawierało. Natomiast na jednym ze spotkań w którymś momencie się pojawiła taka, mówię o spotkaniach nad listem do Rzymian, bo autor jednego ze spostrzeżeń jest tutaj z nami, że być może oni, wierzący, właśnie na fali tego ósmego rozdziału, tego po prostu patrzenia gdzieś tam daleko, nie na fali ósmego rozdziału, ale tego nauczania, którego po prostu ósmy rozdział też jest jakimś echem, że czasy mesjańskie to będzie jakby odnowa również życia społeczności całego stworzenia, tak? I jak czytamy w Izajaszu, wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. To jest Izajasza 65-25, tak? Ale znowu też mogli powiedzieć, że to być może też będzie ta odbudowa i odnowa, jak było na początku, tak? Adam i Ewa, jak wiemy, otrzymali jako pokarm roślinność, nie mięso. Więc być może jakby kumulacja tych jakby sygnałów, czasy mesjańskie, odnowienie, czasy rajskie, mogły zafunkcjonować to, że znowu ci bardziej gorliwi chrześcijanie, zresztą w związku, że właśnie żyjmy już na miarę tamtych czasów, w związku z tym nie jest mięsa, tak? Może taka idea, tak? I w związku z tym ci, co jedli, to są po prostu nie tyle miłośnicy zwierząt, co po prostu nie idą za duchowymi wskazówkami, jak trzeba żyć teraz, aby właściwie oddać cześć Bogu. No dobrze. W związku z tym takie mogły być jakby sytuacja, że oprócz tego starcia po jednej stronie, właśnie judeo-chrześcijanie, pogano-chrześcijanie, mogli być jeszcze zwolennicy bardziej rygorystycznego życia, w sensie jakimś tam porządkowania przestrzeni i mniej. Osobiście uważam, że te granice są raczej różne i tyle. To teraz zajmijmy się troszeczkę tymi mocnymi i słabymi. Paweł. Okej. Okay. Choć zwykle automatycznie ocenilibyśmy siłę w wierze pozytywnie, tak, a słabość negatywnie, okay, to Paweł tak nie robi, przynajmniej w tej cząstce tej swojej wypowiedzi. Zwróćcie uwagę, że widzimy, jak tych słabych i mocnych ostatecznie charakteryzuje. Ich postawy sugerują, że to nie są w tym takim naszym powszednim określeniu, to jest ktoś mocny w wierze, to jest ktoś jakby dojrzały, tak? Więc tutaj ten mocny nie znaczy dojrzały, na pewno, tak? Może jest mocny, ale nie dojrzały. Dobrze, pozwólcie, że teraz spróbuję jakoś wejść w buty tych pierwszych, ten umysł tych słabych i jakoś zarysować, jak oni widzą swoją sytuację i tych mocnych w tej społeczności. A więc pierwsi, rozróżniając w diecie i świętach i pewnie między czystym a nieczystym pokarmem, oddają się określonej samodyscyplinie, przeczuwając, że te elementy ich pobożności nie tyle mają wartość i winny być stosowane przez wszystkich chrześcijan, co są niezbędne dla zdrowej relacji z Bogiem. Odmowa w zakresie tych praktyk odbierana jest jak nieposłuszeństwo przeciw Bogu lub brak gorliwości. Cześć nie jest mu oddawana należycie i w pełni. Ktoś, kto depcze te rzeczy, nie jest konsekwentnym i posłusznym sługą Boga, naraża się na Bożą nagadę lub sąd. Przebywanie z takimi wierzącymi, którzy pomijają aspekty rytualne, liturgiczne, to zagrożenie dla prawdziwej duchowości. Ci mocni, którzy nie przyjmują duchowej perspektywy w rozróżnianiu czasu, rzeczy i nie uznają w tych obszarach konkretnych ograniczeń, to jacyś religijni liberałowie, którzy dla wygody chętnie zrezygnują z wszelkiej duchowej dyscypliny i tradycji. W związku z tym, z ich punktu widzenia słabych, ci
proszą się o sąd Boga, co nie? No to mogą mi już wcześniej zakomunikować, że ten sąd na nich czeka, co nie? Żeby przynajmniej nie było tak, że są nieuprzedzeni. Więc sądzenie i potępianie. Przypuszczam, że choć nazywa Paweł ich słabymi, to jednak oni chętnie, przez to, że chętnie osądzają, to mogą być bardzo przeciwnie jakby rozpoznawani przez innych wierzących. Wręcz właśnie mogliby uważać, że są właśnie silni i tacy po prostu zdecydowani, bo właśnie ferują wyroki bardzo szybciutko. Mam wrażenie, że grupa ta absolutyzuje swoje aktualne rozpoznanie duchowe i lub określoną tradycję jako wyznacznik ważnego związku z Chrystusem i innymi jako braćmi. Tak? Czyli ma określoną tradycję, ma określony jakby porządek pobożnościowy i uważa, że no to jest wyznacznik uniwersalny dla wszystkich. Trzeba powiedzieć, że postawy takie nie są nam obce i dzisiaj. Nie brakuje wierzących, młodszych, starszych, którzy obierają kurs taki po prostu rygorystyczny lub radykalny i który z dziwną łatwością rodzi osądy o innych wierzących, a nawet kwestionuje ich związek z Chrystusem. Tak? No, nie ma lekko, tak? Jakoś to musimy wytrzymać. Popatrzmy się teraz na tych mocnych. Czyli ci mocni z kolei są porażeni, jak można dalej żyć w schemacie w stosunku do tych słabszych, który jako wymóg został przez Boga rozwiązany na rzecz większego schematu, całkowicie uniwersalnego, który, i wydaje się, że ci mocni też to już rozumieją, jedynie pozornie jest łatwiejszy. Teraz chrześcijanin z oparciem w prowadzeniu Ducha Świętego i w słowach Pisma może iść gdziekolwiek Bóg go pośle, i do kogokolwiek Bóg go pośle, niezależnie od czasu, kalendarza, i dać gościnę, bądź ją przyjąć, bez grymaszenia. Tak? Ci więc odbierają słabych jako opornych na poznanie, niechętnych lub niezdolnych do uświadomienia sobie głębi wolności w Chrystusie. Paweł zdaje się jednak podkreślać, że mocni zachłystują się tym, że posiedli już określoną świadomość w przeciwieństwie do słabych. Widzimy na ich przykładzie, że można coś uchwycić z Bożej drogi i Bożego planu, ale kompletnie fatalnie wykorzystać. Mocni patrzą na pierwszą grupę z góry, jak na dzieci, które jeszcze nie pojmują, w co się gra i o czym się w istocie do nich mówi. No? Gdybym miał podsumować jakby błąd, to bym powiedział tak, że ta grupa mocnych absolutyzuje wartość właściwego rozpoznania Bożego planu i Bożej woli, jakiegoś wycinka być może nawet, jako wyznacznika ważnych relacji braterskich i poczucia rzeczywistego współuczestnictwa z innymi wierzącymi. Zyskawszy głębszą świadomość, udzielili sobie prawa do oceny wiary innych jako ważnej lub nie. Stąd pogarda i branie tych słabszych za nic. To branie ich za nic to jest z interlinii. No więc ostatecznie mamy taką sytuację, że wszyscy wiedzą lepiej i każdy widzi siebie ponad drugim. Nie? No jest fantastycznie. Co Paweł chce z tym zrobić? Jak zamierza się z tym uporać? Popatrzymy się na teksty. O, coś tam. Widzę, nie zabarwiłem. No trudno. Dobrze. Odczytamy, co chce zrobić poprzez przegląd akcentów w tych cząstkach paralelnych i części centralnej, tak? W obu odsłonach widzimy przestrzeń zła, wyniosłość, odtrącenie, sąd, potępienie, tak? I ruchy Pawła przypominają troszeczkę jego działania na samym początku listu, tak? Czyli wie, że judeo-chrześcijanie, pogano-chrześcijanie walczą o pierwszeństwo dla siebie, więc najpierw ich spuszcza, że tak powiem, pod wodę, 1.18.32. Wszyscy są pod wodą, tak? Wszyscy są pod wpływem zła, pod wpływem grzechu. I dopiero od tego momentu zaczyna powolutku jakoś tam konstruować coś. Tutaj akcenty w tych dwóch cząstkach skrajnych pokazują coś podobnego. Tak? Porządek jest więc taki. To my zostaniemy rozliczeni i zdamy sprawę przed Panem. Dlatego żadna ze stron nie ma prawa do sądów nad cudzym domownikiem. Domownikiem Pana, nad tym, którego Bóg przyjął. Mówi, musimy się jakby znowu wejść w swoje buty, a nie pakować się w cudze buty.
Popatrzcie, jak z punktu widzenia pojednania z Bogiem w Chrystusie bardzo względną wartością, wartość mają i zamiłowanie w duchowym rygorze i szczególna świadomość poznania, tak? To jest ciekawe, że jednych odbieramy właśnie jako szczególnie oddanych Bogu, bo prowadzą określoną, widzialną jakby sposób życia, tak, pobożnościowy. Inni, bo właśnie, przesadzam oczywiście, pod sufitem po prostu ich myśli jakby nie odrywają się, a nawet ulatują zaraz jeszcze wyżej, naprawdę wiedzą mnóstwo i tak dalej. I w tych naszych jakby zwykłych dialogach po prostu mamy czasami tą skłonność do określenia właśnie prawdziwy wierzący, no tacy już taki słaby, nie? Ale tutaj nie to jest na pewno tym wyznacznikiem kluczowym i wystarczającym z punktu widzenia Pawła i jego celów, a mianowicie tego, żeby byli jedność, tak? Byli jedną społecznością, która po prostu rzeczywiście żyje życiem Chrystusa. Dobrze. No, oczywiście zaraz powiecie, ale czy nie mówiłem wcześniej i to dzisiaj, że właściwa świadomość ma wielkie znaczenie dla Pawła? No przecież tak mówiłem, to nie? No tak mówiłem. Ale nie jest ostatecznym kryterium dla ważności więzi z Chrystusem. Tę, którą określa Bóg i wskazuje na wewnętrzne ukierunkowanie i pragnienie Chrystusa w tym kimś, tak? I to jest ten cały problem. To świadomość, budowanie świadomości jest nam potrzebne do tego, byśmy byli silni i byśmy byli zdeterminowani do trwania w tym marszu. Natomiast o tym, czy jesteśmy z Panem, czy jesteśmy Panem, jakby decyduje nasz wewnętrzny kierunek, tak? Czy pomimo aktualnego kontekstu, uwarunkowań i tak dalej, czy ja się na nim skupiam? Dobrze. Czyli ważna więź i pokój z Bogiem mają miejsce pomimo ogromnego zróżnicowania pośród wierzących, również w kwestiach poznania i sposobu życia. No i oczywiście to jest dla nas olbrzymim wyzwaniem i dla całego Kościoła. I zwróćcie uwagę, no po prostu Paweł właśnie teraz kolejny raz krytykuje wierzących w Rzymie. Tak? No i wyciąga takie zachowania między nimi, że można powiedzieć, no to jest gorszące. Jak to w ogóle może być społeczność wierzących w Chrystusa, tak? Ale on im nie odmawia braterstwa. Tak? On nie mówi im, że tak powiem, jesteście na razie w przeciągu, jesteście kandydatami na wierzących. No pytanie, jak my byśmy się znaleźli w takim kociołku, nie? Dobrze, co się dzieje w środku tego fragmentu? Rozpisałem go, bo mówię, co mi szkodzi, co nie? Ogólny klimat tego fragmentu jest zupełnie inny, pozytywny. Tak? Tutaj już nie mamy żadnego posłu tych napięć wyciągniętych na wierzch. Paweł szkicuje ponownie obraz społeczności jako wszystkich połączonych przez właściwy sposób ukierunkowania życia ku Panu. Tak? Pierwsza warstwa, jakby moim zdaniem, skupia się na pewnych wysiłkach i ich powodach tych wysiłków, ukierunkowaniu i stanu poddania się Panu. Druga warstwa, mam wrażenie, że pokazuje, że istnieje pewne podobieństwo właśnie między wierzącymi i Chrystusem, że jakby życie i umieranie wierzących jest po to, aby sięgnąć Chrystusa. A to, co zrobił Chrystus, umarł i ożył, jest właśnie też, było tym dziełem, które służyło, aby sięgnąć nas, ludzi. Dobrze. I to jest właśnie pomysł Pawła na uleczenie sytuacji w Rzymie. Przypatrzcie się sobie nawzajem uważnie i uznajcie za pierwszorzędny wspólny kierunek waszych wysiłków. Czyli ten ostateczny akcent jest pozytywny, zachęcający. Idziecie ścieżką wskazaną przez Chrystusa, idziecie razem w tym samym kierunku, tak? Dobrze, pozytywny i pojednawszy ton centrum może trochę jakby zaskakiwać w połączeniu z tą krytyką, która go otacza. To, jak odnoszą się do siebie chrześcijanie, no to kompletne właśnie zaprzeczenie charakteru Boga. Ale obserwacja ta powinna jeszcze raz pokazać nam, jaka jest różnica pomiędzy różnego rodzaju błędem, a nawet jakimś złem pośród chrześcijan, a wypadnięciem z toru
życia zwróconego co do zasady ku Chrystusowi, tak? Wybaczcie, że się powtarzam, ale to jest po prostu rzeczy, które po prostu no, doświadczamy i też się podejrzewam, sami na tym łapiemy, bo w końcu oceniamy, tak? Sytuację koło nas, oceniamy też ludzi koło nas, oceniamy też naszych braci i nasze siostry. Dlatego mam wrażenie, że wniosek z tego, co robi Paweł, jest taki, że oświadczeniem o braku braterstwa nie powinniśmy szafować zbyt łatwo. Tak? Mamy przed sobą wyraźne napomnienie, aby nauczyć się rozróżniać między tym, co pierwszorzędne, a tym, co drugorzędne. Dobrze. Ok. Zwróćmy się do tego fragmentu jeszcze raz. Tak on wygląda w całości. To zostawiam wam do przemyślenia. Jeśli chodzi o kompozycję, kilka obserwacji jeszcze na koniec pozwolę sobie powiedzieć. Tak. Po pierwsze, można powiedzieć, że obie strony miały problem z formą. Obie strony, słabi i mocni. Słabi w sensie dosłownym, czyli pokarm, dni, czyste, nieczyste. Mocni w przenośni, bo będąc w stanie większej świadomości, nie ubrali się w miłość, wyrozumiałość i pokorę, ale w wyniosłość i pogardę. Czyli ich wolność nie przyjęła właściwej formy, właściwych granic. A tak nawiasem mówiąc, od mocniejszych należy wymagać więcej i więcej się wymaga. I dlatego teraz wracam, Henryk, do twojego pytania, czy się pytałeś, mówię, czy na pewno te trzy rzeczy, które tam są wymienione, 12, 1, 2, czy to na pewno musi być gradacja? To nie musi być gradacja, ale Paweł tutaj pokazuje, możesz być w miejscu, w którym dobrze rozumiesz, ale nie jesteś doskonały. Bo nie zastosowałeś tego we właściwy sposób w tej sytuacji, jaka się dookoła ciebie wytworzyła. Brakło ci dojrzałości, pewnego samoograniczenia, aby wyjść naprzeciw temu słabemu i twoja postawa pogardy zdradza to. Mimo, że pewne rzeczy rozumiesz lepiej niż on. Rozumiesz mnie? Dlaczego przynajmniej ja uszedłem w tym kierunku? Rozumiem, okay. Że to ma taki element troszeczkę tak wychowawczy, to co mówisz, niewątpliwie jest cenne i wartościowe, tylko mnie chodziło o takie spojrzenie na to, niekoniecznie, że to jest kolejny stopień jakiś, bo dobry, tak jak czytam, dobry jest tylko Bóg, prawda, odpowiedział Pan Jezus. Więc ta dobroć jest pewną też doskonałością. Okay. Dobro, jak każde słowo, jest miły, pytanie, czy jest jakby... Okej, okay. No dobrze, rozumiesz jak ja rozumiem i nie ma sprawy. Dobra, to wiemy w takim razie o co chodzi. Dobrze, to teraz po drugie, tak? Miłość jest lepszym wyznacznikiem dojrzałości niż wyrzeczenie lub poznanie. Czasem wyrzeczenie są naszymi rzeczywiście świadectwami o naszym oddaniu Bogu, prawda? Ale mogą się okazać w niektórych sytuacjach pustymi bądź drugorzędnymi. Nasza świadomość jest fajną rzeczą, jeżeli się rozwija i się i jest dobrze ukierunkowana, ale przynajmniej w tym doświadczeniu, które nam tutaj Paweł pokazał, miłość i spojrzenie na dobro drugiego to jest coś, co powinno w jakiś sposób być jeszcze dodatkowym, jeszcze wyższym poziomem jakby ogarniającym nasz sposób bycia. Ale w 15.1 i 2 jest Poczyt. To, przepraszam, w 15.1 i 2 jest to wytłumaczone. Tak, nie? 15, do tego dojdziemy. Ok? Dobra. Wypada coś, 1.2 mówisz o tym, że mocniejszy powinien... Tak, do tego dojdziemy. Prawda, prawda, to jest innymi słowy powiedzenie tego samego, tak. I po trzecie, wypada coś powiedzieć odnośnie wezwania, by chrześcijanie powstrzymali się od wzajemnego osądzania. Zdaniem Pawła sądy obu stron przede wszystkim są błędne, bo w tej kwestii, w której dochodzi do nieporozumienia i napięć, nie sięgają sedna sprawy, a
nim jest osobiste ukierunkowanie na Chrystusa i pragnienie służenia Mu. Przy takim tle problemu, a sygnalizuje je fragment centralny, zdaniem Pawła, razem trzymają właściwy kierunek odbiorcy i ani formy zewnętrzne, ani określone poznanie nie są tutaj fundamentalnymi wyznacznikami braterstwa w Chrystusie. Tak? Paweł oczywiście nie mówi tutaj w tym całym zamieszaniu, bo to jest też ważne, kiedy on właśnie mówi co krytykuje, tak? On tutaj nie mówi o jakimś oczywistym złu, tak? Czy trwaniu w złu, że tego nie będzie krytykować. Ta krytyka tutaj po prostu nie dotyczy w ogóle takiej sytuacji. Sytuacja odbiorców to raczej sytuacja uznania za rzecz wykluczającą kogoś ze społeczności czegoś, co takim kryterium po prostu nie jest. Albo nie musi być. Dobrze. Ostatnią rzecz, to już jakby też eskalacja moich jakichś tam dalszych skojarzeń z tym fragmentem, to jest coś takiego, że możemy zauważyć, że optyka obydwu stron może się tak rozwinąć, że w którymś momencie jedna czy obydwie strony mogą postawić wniosek, że być może Bóg tamtych drugich jest zupełnie innym Bogiem niż nasz. No i wtedy zaczyna się już sieczka, co nie? Wtedy już rozłam mamy gotowy. No więc po prostu mamy olbrzymie wyzwanie, aby patrzeć na to, co jest rzeczywiście sednem naszego bycia razem jako ciało. No i tyle. Tą pierwszą cząstkę może bym podsumował tak, że to jest jedność społeczności wierzących, określa zgodność ukierunkowania ich życia w oddaniu Chrystusowi oraz władza Chrystusa nad wszystkimi wierzącymi. Tak? Czyli ta jedność Chrystusa i wspólny kierunek to jest to, wokół czego tutaj Paweł starał się jakby zbudować, odbudować właściwą perspektywę, właściwe spojrzenie odbiorców. Władza jako miłość. Nie, władza jako władza, panowanie, to, że jesteśmy sługami Pana, który jest jeden i jest Nim Chrystus. Tak? I że relacja, to co mówił Paweł, sądu czy rozliczenia zachodzi tak. Pan, sługa, a nie sługa, sługa. Pan, sługa, Pan, sługa. Pan, domownik, tak? A nie tak. Dobra, no to czas na przerwę.